Węzły wspinaczkowe służą do różnych celów. Najczęściej do połączenia liny z uprzężą. Węzły powinny być prawidłowo zawiązane, wstępnie zaciągnięte i łatwe do sprawdzenia. Niechlujnie zawiązany węzeł, posiadający zbędne przegięcia i skrzyżowania, nie tylko będzie ciężko sprawdzić, ale też kiedy się zaciągnie, będzie go dużo trudniej rozwiązać. Na wolnym końcu każdej liny musi znajdować się węzeł zabezpieczający. Jest to jedna z najważniejszych zasad podczas wspinaczki, od której nie ma żadnych wyjątków. Jeżeli nie będziemy wiązać węzła zabezpieczającego zawsze, nie wyrobimy sobie odpowiedniego nawyku. Dodatkowo warto zawiązać węzeł zabezpieczający od razu na bliższym końcu liny i dopiero po przewinięciu przywiązać się do uprzęży. Nie tylko we wspinaczce, ale też w tatarnictwie jaskiniowym czy podczas wykonywania prac na wysokości, brak węzła zabezpieczającego na końcu liny był powodem największej liczby wypadków. Lina może okazać się za krótka z bardzo wielu różnych powodów. Asekurujący nie będzie wtedy w stanie utrzymać liny, a wspinający spadnie na ziemię. Pamiętaj o tym za każdym razem, kiedy ktoś powie ci, że nie ma potrzeby wiązać węzła zabezpieczającego za każdym razem. Na wolnym końcu liny najlepiej zawiązać stoper, który będzie węzłem zabezpieczającym. Węzły zabezpieczające należy wiązać minimum pół metra od końca liny i porządnie zaciągać. Żeby zawiązać stoper, koniec liny przerzuca się przez rękę tak, żeby końcówka liny układała się na jej powierzchni grzbietowej. Trzymając za linę przy jej bliższym końcu, należy owinąć ją dookoła ręki tak, żeby powstało skrzyżowanie, przez które przy kolejnym owinięciu przekłada się końcówka liny w kierunku, który wskazują palce. Wystarczy mocno zaciągnąć i gotowe. Na końcu liny, do którego wiązać będzie się wspinający, należy zawiązać pojedynczą ósemkę. Żeby odmierzyć odcinek liny o odpowiedniej długości do przywiązania się do uprzęży, należy złapać jedną ręką za końcówkę liny i przyłożyć do łącznika uprzęży, a drugą, obejmując linę, podnieść tuż nad głowę. W tym miejscu należy zawiązać pojedynczą ósemkę, która powstaje przez stworzenie pętelki, owinięcie jej dookoła i przełożenie końcówki liny przez jej środek. Kiedy mamy już prawidłowo zawiązaną pojedynczą ósemkę, możemy przełożyć końcówkę przez miejsca wiązania liny, czyli w większości uprzęży przez dwie pętelki, przez które przechodzi łącznik. Linę zawsze przekłada się od góry, po czym przeciąga ósemkę blisko uprzęży. Wolnym końcem wraca się wzdłuż liny tworzącej pojedynczą ósemkę tak, żeby ją podwoić. W tym celu końcówkę najlepiej wprowadzić od zewnętrznej strony, a nie w narzucającą się lukę. Dzięki temu węzeł lepiej się układa, a właściwy kierunek prowadzenia sam się narzuca. Linę prowadzimy po zewnętrznej stronie cały czas równolegle. Kiedy wszystkie oploty liny są podwojone, węzeł należy porządnie zaciągnąć i sprawdzić, czy końcówka wystająca z węzła ma długość nie mniejszą niż 10 średnic liny. Do podstawowych błędów popełnianych podczas wiązania się liną do uprzęży należy nieprzeprowadzenie końcówki liny równolegle do wszystkich oplotów tworzących pojedynczą ósemkę, a także za krótki bądź za długi koniec liny wystający z węzła. Często pomijanym i dość powszechnie zdarzającym się błędem jest przekładanie liny przez miejsca jej wiązania w uprzęży od dołu. Gdyby w takim przypadku przełożyć linę tylko przez jedną z pętelek, odpadnięcie podczas wspinaczki zakończyłoby się lotem do góry nogami, co może skutkować uderzeniem głową w ścianę lub w ziemię. Dzieje się tak, ponieważ pętelka przy pasach nożnych znajduje się poniżej środka ciężkości ciała człowieka. Offa Media. Imagine the beauty.